Cześć skorpionki. Kochani, robimy Wasze czytanko grudniowe. I zrobimy sobie oczywiście tak jak zawsze związki, pracę. I co? Znaczy miłość pracy i co jest do osiągnięcia w grudniu. No i potem was z każdym znakiem zodiaku. Skorpion grudzień 2020. 20. A jajaj, czekajcie, jeszcze raz muszę potasować. Grudzień 2020. No dobrze. Dobra, zacznijmy od tej miłości. Zrobimy sobie i dla związków, i e, dla singli. Miłoście. ktoś tu buja w obłokach, kochani. Pytanie tylko, czy wy, czy osoba? O cholera. Rada dla związków. I rada dla... Dla kogo? Dla singli. Oj, miśki, 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 miśki. No i co ja mam wam powiedzieć, no? Słuchajcie, niektórzy z Was mają jakiś związek. Związek oparty na miłości to jest dwójka kielichów. Nawet jeżeli Wy nie czujecie, że to jest miłość, bo wiecie co? Taki podstawowy błąd, jaki ludzie robią, jak do mnie prywatnie przychodzą, to mówią, że już kogoś nie kochają. A prawda jest taka, że jedyne co nie, to nie czują już pasji. W sensie nie ma ognia. Ale ognia nie będzie po 15, 20, 25 latach związku, i jeszcze jak są dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że tak wygląda życie, tak wyglądają związki. Pewnie, że se można latać, fiurgać i nie wiadomo co robić, tylko trzeba się przygotować, że jeżeli zakończymy jeden związek, bo lecimy za ogniem, to ten drugi związek też będziemy za parę lat kończyć, bo też nam się znudzi. Nie będzie tak, nigdy tak nie jest, że ta pasja trwa. To związki się transformują, przychodzą pewne kryzysy, i potem się wychodzi. No, czy znaczy można skończyć związek, ale można wyjść silniejszym. Tu jest pokazane, że wy macie, ja mówię teraz do związkowców, że wy macie coś wartościowego, natomiast y, ktoś tu się czuje jak w klatce, mimo że to jest oparte na jakiejś albo przyjaźni, albo miłości, jakieś tam szczęście jest, a i tak się ktoś czuje jak w klatce i co robi? Zaczyna fiurgać. Jest możliwe, że było coś takiego między wami, mimo że jest to uczucie między wami, że ktoś kogoś zranił. Możliwe, że to zostało wybaczone, że tego już nie ma, ale z jakiegoś powodu ktoś zaczyna patrzeć gdzieś na bok. No, nie będę zgadywać, kto i w ogóle o co to chodzi, dlatego, że to wy wiecie, jaką macie sytuację. Może być tak, i tu, no wtedy rzeczywiście sytuacja będzie trudna, że pojawia się, jeżeli jeszcze nie znacie, to pojawia się jakaś osoba w waszym życiu, bo sprawdzacie, gdzie trawa jest bardziej zielona, którą nazwiecie bratnią duszą, ale że macie już jakąś relację, to nie będziecie mogli pójść w ich stronę. Kochani! Ta karta mi wypadła, jak chciałam pociągnąć kartę radę, a ta karta jest kartą radą. Jedna mówi: nie inwestuj w to, druga mówi: nie odchodź. Ja nie mówię Wam, że Wy macie nigdy nie odchodzić od tego swojego związku, jeżeli, jeżeli uważacie, że jesteście nieszczęśliwi, ale z jakiegoś powodu w tym miesiącu mamy energię, która mówi: poczekaj. Jeszcze nie odchodź. Jeszcze się nie wyprowadzaj. Jeszcze tego nie rób. Możliwe, że się macie nie wyprowadzać, bo to coś inne to w ogóle jest od dupę rozbić. To się tak wydaje. Wow, bratnia dusza. Bratnia dusza to jest tylko, tylko i wyłącznie osoba, z którą gdzieś tam łączy was pochodzenie duchowe. Takie, a nie inne. Tyle. To nie jest jakieś wow, nie wiadomo o co. Miłość można mieć z każdą osobą. Nie musi być bratnia dusza. Ba! Często bywa, że Bratnia Dusza to jest łajzunia i jakiś tam dziwny e, lovelas albo lowelaska. No to, no to na co wam to, jeżeli macie już jakąś stabilizację, ale zrobicie jakbyście uważać. Ja Wam tylko tyle mówię. W grudniu jest pokazane, żeby uważać na wszelkiego rodzaju wyprowadzki, zostawianie jakichś ludzi e, i tak dalej. Mogłoby być nawet tak, że nawet jeżeli chcecie coś zostawić, bo już to, już, już znaleźliście co innego, już chcecie iść w inną stronę, to mogłoby być tak, że nie opłaci się Wam to, bo na przykład się nie utrzymacie. Ja wiem, że to bardzo tak brzmi dziwnie, ale jeż, zwłaszcza jeżeli macie dzieci, to chyba wy musicie też myśleć o tym, żeby mieć jakąś stabilizację. Więc najpierw się skupić na ustabilizowaniu takim materialnym, a potem się można wyprowadzać. Ale to trzeba z głową zrobić, a w grudniu to nie jest robione z głową. Także poczekać, poczekać z tym odejściem. Odejdziecie w styczniu, jak musi być, ale poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze się dużo rzeczy w grudniu może zdarzyć. Może się okazać, że. Piękna miłość, bratnio duszowa okaże się dziapdziajstwem, e, natomiast wy podczas jakichś świąt, wspólnych, rodzinnych, do, docenicie, że macie jednak miłość ze swoim partnerem lub partnerką. Dobra, kochani, tyle. Wszystkie. I, i to było dla ewentualnych związkowców, które mogłyby mieć taką e, tego typu energię. Kochani, single. Um, jest pokazane, że jesteście gotowi na nową miłość i zaczynacie szukać. Być może byliście jacyś troszkę um, zranieni gdzieś w przeszłości i zamykaliście się na to, a teraz pokazujecie: jestem gotowy. Pokażcie mi, jakie mam możliwości. I tych możliwości w grudniu może być sporo. Natomiast pokazuje się u Was ta dwójka kielichów, co oznacza, że gdzieś jest jakaś osoba, z którą może Was łączyć miłość. Nie wiem, czy to jest osoba z przeszłości, czy to jest osoba nowa, to będziecie wywiedzieć, wiedzieć, ale jest dla Was ostrzeżenie, żeby w grudniu nie wchodzić w poważny związek. Więc to może być jakiś wraca, czy to może być ktoś, z kim Was coś łączy. Czyli w momencie, kiedy Wy zaczęliście szukać innych opcji, nagle wraca jakieś niewiadomo co z przeszłości i stawia Was w takiej sytuacji klatkowej, i wy wtedy robicie, ale ja już patrzyłam na innych facetów, na inne kobiety, ja już się miałam umawiać, czy miałem, a ty tu nagle wracasz, wow, to co ja mam teraz zrobić? Miśki, nie zaczynać tego od nowa. Przynajmniej nie w grudniu. Minie grudzień, minie czas świąteczny, minie u tych osób, którzy są wracaczami, minie tęsknota za jakimś kontaktem międzyludzkim, zrobi się styczeń i nagle się okaże, że ta osoba już nie jest zainteresowana. Poczekajcie, w grudniu nie musicie nic zaczynać i kochani, ogólnie dla związkowców i ludzi, którzy rozważają, kontemplują inne związki lub w ogóle odchodzenie od kogoś, jest pokazane, żebyście się wstrzymali z zaczynaniem nowego związku lub z odchodzeniem od starego, a single, czy macie wracacza, czy nie, jest pokazane, żebyście się wstrzymali z rozpoczynaniem poważnego nowego związku w grudniu. Czyli ogólnie bym mogła powiedzieć, że się macie wstrzymać z decyzją poważną o życiu miłościowym w grudniu. Zrobicie jak będziecie uważać, tylko róbcie to ostrożnie róbcie to z głową. Zobaczmy teraz pracę. Uuu, dobra karta. Macie pokazaną kartę manifest. Uuu, bardzo uważni jesteście w pracy w tym miesiącu. Może być tak, że kto. Ojej, jakie wy macie dobre karty. Dobra, no pieniędzy tu co prawda nie ma, ale jest radość i są bardzo fajne. I celebrowanie czegoś. Bardzo dobre karty macie. Bardzo dobre. Jaka jest rada dla osób, które mają pracę? A jaka jest rada dla osób, które pracy nie ma, A co wypadło? Wypadła karta pieniędzy. Jako, ja pytałam o radę, ja ją włożę z powrotem, ale wam powiem, że może być tak, że radą jest, że jeżeli nie macie pracy, zwłaszcza, żebyście troszkę y, uważali na wydatki. Rada dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy. O Jezu, jeszcze raz. Rada dla skorpionów, które nie mają pracy. No dobra. Kani. A i te pieniądze pod spodem tali mi zostały. Patrzcie, jakie jaja. Dobra, na pieniądze zwróćcie uwagę w tym miesiącu. Ja co prawda nie mam pokazane, żebyście je mieli jakoś tu zdefraudować czy coś takiego, ale wiecie co no. Zwłaszcza jeżeli macie ich troszkę mniej, no to jest teraz taki huczny miesiąc w sensie celebracji i tak dalej. No to tam się przyjrzyjcie tym wydatkom. Lepiej dmuchać na zimne. Mimo, że nie mam tu pokazane, żeby się Wam krzywda miała jakaś dziać. Dobra, macie pokazaną. W dwóch kartach macie pokazaną jakieś, jakieś komunikacje i obserwowanie. Bardzo baczne obserwowanie. Albo Was ktoś obserwuje w pracy. E, no nie wiem kto. Może jakiś audyt tutaj będzie. Jeżeli nawet byłby audyt, to tu pozytywnie się to e, no, e, rozwiązuje. Albo jest to jaka, jakieś szefostwo, albo jacyś ludzie w pracy, albo to wy dokonujecie jakiejś obserwacji. Jakby nie było, jakby no efekt tej obserwacji, czy tego, co się tu wydarza, to jest trójka kielichów czyli radość i celebrowanie. To jest tak, jakbyście byli bardzo skupieni na czymś zawodowo bardzo skupieni i bardzo rozważni. Jest dużo komunikacji, jest dużo uważności są aż dwie karty uważności bardzo takie naprawdę. Skupienie. Skorpiony, super karty zawodowe. Tutaj się nie może nic, no to jeżeli macie taką energię, nie możecie głupot zrobić. Um, znaczy, zakładając, że jesteście w swojej skorpionowej energii w grudniu, bo jeżeli jesteście w ascendencie, który jest gdzie indziej, no to to już tam nie wnikam. Um, jest pokazane, że możecie zmanifestować jakąś super sytuację zawodową, możecie coś wy, um, wymyślić dobrego, pozytywnego, tylko macie myśleć pozytywnie um, i to się potem zmanifestuje. Macie pokazaną uważność, dokładność, Dokładność, dokładność i dobre komunikacje, a koniec końców szczęście, celebrowanie. No, szczęście i radość związane ze świętami, czyli tutaj coś fajnego robicie w pracy i się skupiacie, a potem nagle takie wytchnienie, spotkania z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej. Albo szczęście współpracowników i dobre relacje ze współpracownikami. Naprawdę bardzo dobre karty. Ludzie, którzy mają pracę. Mają troszkę wyjść z pracy i troszeczkę poświętować. Tu jest dziewiątka kielichów. Zrobić sobie jakąś przyjemność, ci, którzy mają pracę. Ehm, może chodzi o to, żebyście się troszeczkę skupili na swoim związkowcu, jeżeli macie. Może chodzi o to, żeby się otworzyć na jakieś tam spotkania z ludźmi. Może chodzi o to, żeby sobie pójść gdzieś tam do jakiejś restauracji. No nie wiem, czy macie otwarte w grudniu, ale e, żeby jakieś przyjemności sobie sprawić. Jest oprócz pracy, oprócz tego skupienia na pracy, jakieś przyjemności sprawić. A ludzie, którzy pracy nie mają, kochani, jest pokazane, żebyście po pierwsze uważali na jakąś osobę, która mogłaby wam źle doradzać, jest pokazane, żebyście uważali na jakiegoś urzędnika albo prawnika, albo urzędnika, kogoś, kto by mógł nie działać na waszą korzyść, albo jakiś mężczyzna, który wam coś proponuje, a jakieś głupoty tutaj gada, albo jest pokazane, żebyście nie podejmowali jakichś poważnych decyzji w grudniu. To się dosyć często znakom powtarza, że jeżeli chodzi o zaczynanie nowej pracy lub nowego związku, to grudzień jest jakiś taki, nie za bardzo. No ja, ja nie wiem dlaczego. No to astrologowie może wiedzą, czy astrolodzy już jakby się to tam nie odmieniało, ale. Ale coś musi być na rzeczy, skoro jest no, wiele znaków, ma takie karty. E, także, kochani, tak to wygląda: nie podejmować jakichś ważnych decyzji, ale też nie uzależniać swojego życia zawodowego od jakiegoś mężczyzny, od decyzji jakiegoś mężczyzny. To jest tak, jakby nie wiem, zwłaszcza jeżeli macie partnera, męża, ojca, e, ktoś wam tu doradza. Ja nie wiem, czy to będą dobre rady. Myślcie sami i dobrze myślcie, ilustrujcie różne rzeczy i szukajcie tej pracy. Niektórzy z Was nawet mogą znaleźć, skoro macie kartę radości. A jak nie znajdziecie, to też powinno być ok, znajdziecie się w styczniu. No dobra, co jest do osiągnięcia w grudniu? Do osiągnięcia jest samodzielność i wolność. Ci, którzy są, ci, którzy szukają pracy lub którzy mają pracę, ale szukają większej wolności, jakiejś finansowej, jest pokazane, że to jest do osiągnięcia czyli jakieś poczucie wolności, niezależności finansowej. Ci, którzy mają związek, którego nie chcą mieć, do osiągnięcia jest uwolnienie się od tego związku. Ci, którzy są singlem, mają do osiągnięcia radość związaną ze swoim stanem singla i nie szukanie na siłę jakiejś miłości, czyli takie, ym, takie, takie zadowolenie. Kurde, mam tą wolność, miłość przyjdzie kiedy przyjdzie, ale ja się cieszę z mojego życia. To jest takie zadowolenie i takie poczucie wolności. Bardzo dobra karta. Jeżeli chodzi o drugą kartę, yy, kochani, to nie tyle jest karta taka, że wy otrzymacie pieniądze w grudniu. Być może niektórzy otrzymają, bo mamy tą kartę, więc możemy też tak na to popatrzeć, ale ja myślę, że to bardziej mówi nam, że do osiągnięcia jest niewydanie za dużo pieniędzy. Wiem, że to tak dziwnie brzmi, ale. Yy, jest taki mini ostrzeżonko, żebyście tak monitorowali te swoje pieniądze, żebyście nie wydawali tak bez pomyślunku na wszystko, na wszystko, żeby potem się nie okazało pod koniec grudnia, że kurde, nie tyle mi zabraknie, co trochę szkoda, że aż tyle wydałam czy wydałem, żebyście nie żałowali. Więc można byłoby tak trochę przystopować z wydatkami. No może do, do kogoś te pieniądze przyjdą. Moglibyście coś zaoszczędzić albo może do kogoś pieniądze przyjdą. Dobra, kochani, lecimy z... Każdym znakiem Zodiaku, czyli wy z każdym znakiem. Jeżeli macie osobę spod znaku barana, no tutaj jest trójkąt, kochani. Ktoś ma więcej ludzi. Tu jest zabawa poza tym i płytkość uczuć. Zwróćcie uwagę na to, czy się ktoś tu nie bawi, czy to nie jest płytkie. I brak pojednania jakiś. Uważajcie też na alkohol na imprezy, bo negatywnie to jest pokazane. Byk teraz. No, tak jakby grudzień nie był jakimś sprzyjającym bardzo tutaj okresem dla Was. Możliwe jakieś y, problemy finansowe z, y, pomiędzy Wami a bykiem. Coś takiego, co by Wam jakoś tam przeszkadzało w tym związku. Ale tak jakby to nie był dobry okres na jakieś powroty czy jakieś naprawiania czegoś. Może trzeba będzie przeczekać. Bliźnięta. Złośliwości. Dla niektórych urwanie kontaktu, dla innych na przeszkodzie stoją dzieci, a dla jeszcze innych złośliwości i taka. E, czasami też ta karta mówi o takim. Kłótnie mogą być w związkach, ale jeżeli nie jesteście w związku, tylko na jakąś tam odległość, e, takie. Czasami coś tam zygnie do was, poflirtuje, a potem się wycofuje, i takie trochę no bawienie się dziwne wami. No więc zwróćcie na to uwagę, kochani. Dobra, to były bliźnięta. Teraz rak. Wyjście z jakiegoś romansu, zakończenie jakiegoś romansu, cokolwiek to dla was znaczy. Jeżeli jesteście w stałym związku, zwróćcie uwagę na odbudowanie romansów w związku w sensie seksy i te sprawy. Jeżeli były trójkąty, ten trójkąt się może zakończyć w tym miesiącu. Ehm, lew. Tu się coś, kochani, nie rozwija. Albo się za wolno rozwija. Jeżeli próbujecie naprawiać tą relację z lwem, no nie jest naprawiana, więc zwróćcie na to uwagę: czy to nie jest tak, że jedno na próbuje naprawiać, drugie nie robi nic. Porozmawiajcie, dogadajcie się i tak dalej. Nie jest naprawiane, ale być może ta relacja nie jest jakaś stabilna, stała, tylko właśnie gdzieś tam na odległość. To jest pokazane, że się coś tutaj nam nie rozwija. No, to się trzeba przyjrzeć. Panna, brak decyzji. Totalny. Nie wiem, ktoś ma dwie osoby, nie ma szans w grudniu, żeby zdecydował. Jeżeli to jest wasza decyzja niepodjęta, no to możecie ją podjąć. No to przecież to, to nie jest tak, że karta mówi, o nie podejmiecie decyzji. Nie, no to możecie podjąć, ale jeżeli ta decyzja jest tamtej osoby, no to tej decyzji tu nie ma, niestety. Ym, kochani, to też czasami jest karta obojętności. No mam nadzieję, że to. Tak, no bo to już jest tak wtedy, rzeczywiście, pod koniec związku już jest taka obojętność, a to już mi wszystko jedno. No. Kochani, waga. Brak uleczenia. Być może ktoś jest chory, no to się nie bardzo leczy. To przypatrzcie się, czy nie mówi, że chodzi do lekarza, a nie chodzi, albo że bierze jakieś tam specyfiki, a nie bierze. Ale ktoś się nie może wyleczyć z drugiej osoby albo. Związek nie jest uleczony. No. Kochani skorpion, czyli teraz dwa skorpiony. Hm. Samotność, poczucie samotności, nawet jakbyście byli w związku, ktoś tu jest osamotniony bardzo. Ale czasami, jeżeli byście chcieli na przykład iść na terapię, to, to jedno chce, drugie nie chce, albo ta terapia no, nie, nie może się zadziać z jakiegoś powodu. Albo przerwanie terapii. Ale ta karta czasami mówi o tym, że jest obwinianie drugiej strony, nie widząc błędu, jaki sam, się, jaki sam człowiek popełnia. No, strzelec. Manipulacja. I może też być tak, że ktoś z Was trochę traci nadzieję, że się uda coś tutaj zrobić razem. Ale uważać na czarusia manipulanta. Kochani, koziorożec. No, tu jest pokazane, że ktoś się martwi, więc jeżeli Wy się nie martwicie, to oni się martwią i nie śpią po nocach. Wodnik. Wypuszczenie czegoś. Jeżeli ktoś był skąpy, nagle da pieniądze. Jeżeli ktoś nie chciał czegoś powiedzieć, trzymał wszystko, coś, dusił w sobie, nagle powie. Ale jeżeli ktoś się kurczowo trzymał związku, to może nagle to uwolni i wypuści. I kochani rybki. No, tutaj jakieś romansiki. No, chyba, że to jest inna baba, która włazi między was, bo to jest jakaś kobieta. Ona wygląda na ognistą, więc jeżeli jest jakaś inna. No, zwróćcie uwagę na to, czy nie ma innej baby między wami. To tylko tyle mówię. Romansowa baba, ale jeżeli nie ma i wiadomo, że wy dopiero zaczynacie i tak dalej z rybkami, to kochani, tutaj jest możliwy jakiś romansik. To jest, jest pokazane całkiem ogniście, całkiem fajnie. I jakieś działanie w swoim kierunku nawzajem. Ym... Karty anielskie. Macie mieć otwarty umysł, bo wasza bratnia dusza może wyglądać inaczej, niż wam się wydaje. Kochani, albo ta osoba, którą uważacie za bratnią duszę, nie jest waszą bratnią duszą. Albo osoba, która przyjdzie i jest waszą bratnią duszą, okaże się, że powiedzmy, jest trochę inaczej wygląda, niż wam się wydawało, że wasza bratnia dusza powinna wyglądać. Więc, no tak, nie przekreślajcie osoby, bo może przyjść bratnia dusza w jakiejś takiej innej formie. Na przykład. Bezpiecznie jest kochać. Otwórz swoje serce, aby dawać i otrzymywać miłość. No, to tak na koniec misiaczki. No dobrze. Jeżeli się Wam to do czegoś, kochani, przydaje, to y, pamiętajcie o subach, lajkach i komentarzach. I widzimy się niedługo. No, buziaczki, pozdrowionka. No i papa!